I think you have something in your teeth. Cause you get it from me. That's fucking teamwork. Dobra, już wyszło. What's your favorite position? Let's go with me. It's not my favorite, but I do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I ordered it from Zanzibar. And then I'll love you completely. And then I will fucking fuck you discreetly. But then I'll fucking fuck you completely. But then I'm gonna fuck you hard. Cześć wszystkim, z tej strony dr Urgot i jest Hodo. Mamy tutaj kolejny mecz, tym razem jest to mecz naszego widza z komentarza. Pyk, oto jego komentarz. Jak chcecie przeczytać sobie, zatrzymajcie, już właśnie zniknął. I gra on, proszę państwa, Warwickiem w dżungli. Będzie tutaj chyżo skakał, ponieważ ma tutaj ghosta, będzie kurczę latał przez pół mapy. Mamy tutaj też Mister Kisielka.pl, Hubson na kurwiam. Lubię tostera Cypińskiego, Kuba.pl 232. To są dopiero niki. Tak. Jeśli chodzi o niki, to dopisało nam. Niestety nie ma żadnych niekonwencjonalnych pików. Jedynie co mniej konwencjonalne, to może ten Ignite na trashu. Chociaż też normalnie się to grywa. Także jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Dobra, i gra się zaczęła. Tak, Hubson na ku... Nie wycenzurujesz tego. Będziesz musiał zblurować przez całą grę jego nick. A wiesz, że takie częściowe wyblurażanie, a włosy ci stoją. Nie tylko włosy. Także chodziło mi o Twitcha. Twitch już jest przy swojej linii, już patroluje swoją dżunglę, znaczy dżunglę swojego junglera, którym jest kto? Warwick, czyli nasz czempion. Tak, tutaj widzę takie standardowe rozpoczęcie gry. Nie ma żadnych rewolucji, nie ma żadnych takich nieziemskich taktyk. Wszystko po staremu, po prostu jak, po Bożemu. Jak w domowej dzielnicy. Tak, jak mama nakazała. Tak, ziemniaczki zostawione, mięsko zjedzone. Tak jest. Problem jest jeden treszawczy. No i tutaj zaczynają buffy oczywiście na sieniu glerzy. Od Blue zarówno Warwick, jak i Diana. Standardowe rozpoczęcie gry, nic nowego, nic odkrywczego. Piki też w miarę takie normalne, bym powiedział. Z rzeczy niespotykanych w tych naszych komentarzach jest Orianna, tak rzadko widujemy Oriannę. Ale na przykład jest również Katarina oczywiście, jak to to jest typowo. To jest taki trochę narcyzm, gościu gra Orianną i lubi toster. No jest w tym pewnie jakaś logika i myślę, że ten nick może wziął się stąd, że to jest jego ulubiony. Tutaj takie ostre wymiany na górnej alei, tutaj Trundle troszkę niezbyt opłacany dla niego to było. Tak jest, ale Trundle się w lejcie się rozpędzi, on tutaj będzie backdoorował, on dobije Nexus, on dostanie 50 golda za Nexus. Tak, tak obstawiasz, ależ pięknie dżuknął tutaj Hubson. O, tu właśnie kurczę, tutaj karma wróciła do Gnara, chociaż powinien uciec. A dostali slowa obaj. Ale dwa flesze. Flesze się posypało i to jest kill dla drużyny niebieskiej, to jest to first blood. I zobaczymy, jak to się potoczy. Trendy dostał first blooda, on się jak rozpędzi, to jest niebezpiecznie. Dokładnie. Wszyscy wiemy, co może, co potrafi troll z rąbaną. O, tutaj znowu kurczę, nietrafione E ze strony Leony. No, myślę, że ona tak bardzo optymistycznie mi rzuca, tak nie za bardzo wyczekuje, aż Twitch będzie w miejscu. Tutaj, tutaj to jest takie, kurczę, cooldown mi się skończył. I przenieśliśmy się na tosty. O, z powrotem na wrocie. Czyżby też miał DC? Nie, jednak wrócił. Ale tutaj jednak kurczę to... Kolejne! Ale trash swoje... Chociaż jednak tutaj kurczę trash, to jego awczenie teraz daje się we znaki, ponieważ podstaje jednym levelem od reszty. Ma jednego screenshota mniej. Ale latarnie by tam raczej z nie zdziała. Dziki wymiany na midzie. Tak, Andrejna chce się bić. Ale, proszę państwa, nasz Trundle nie daje za wygraną. Gnar zaraz się zmieni w dużego Gnara. Dostanie helpy. Tak, i ucieknie. Nie trzeba się na bocie, tutaj gang. Naszego Volta, by the way, czyli obserwowanego przez nasz gracza, czyli kogoś z was. Kogoś z mnie. Na topie widać się nie rozwinęła ta akcja jakoś specjalnie. Widzę tutaj, Trundle wyszedł bardzo obity. Oj, Volt po raz drugi. Tym razem chyba Leonka pójdzie w ruch, tak jest. No, 300 HP na koncie, 200, czy Twitch jeszcze zdąży dobiec? Nie ma many, nie miał many. Ale, Thresh jeszcze trafił, nie miał niestety jak sfollowować E, nie miał many. Też no nie miał kto jak nam wbić damage'a. Niestety botlane troszkę za późno zareagował na ganka ze strony Warwicka. Ale presja cały czas jest, także tak. To dla nich plus. Trundle przyciśnięty do wieży, nie ma jak się ruszyć. Ale zostaje, bo dostaje sobie ze swojej pasywki
Za każdego zabitego miniona... O, gdyby jeszcze ta wieża jeden raz uderzyła. Tak, to było, to byłby kolejny kill dla Trundla. Jednak, choć, jednak te dystansowe autoataki ze strony Gnara robią swoje i Trundle jest niesamowicie odcięty od farmy. W tym momencie ma prawie 15 minut przewagi. Tyle z tej... Ale on dostaje hajsu z typu. Sugoi! Penduki! Dobry rift! Sugoi! Element kasterki koreańskiej, jeżeli ktoś lubi taki styl, zapraszamy do oglądania koreańskiej ligi. A tymczasem głowa pyliu i zbyciu! Do Yana-san! Czy on zdąży się podgadać? Ale kajtuje, bo tamten Twitch, ale nie pomoże mu to! Ta moja końcówka troszkę już tak po czesku, nie? Ja jestem twój tatinek! No i Trundle... No jakieś takie małe co zakupy zrobił, szczerze mówiąc, po co mu te buty były? Control Ward. Nie użył TP-ka do tego, także będzie miał TP, żeby tutaj pomóc swoim innym liniom. Chyba, że czeka na Drake'a, czeka aż Warwick zacznie go robić. Co to było? Okej. No nie wychodzi, no! Ten back! Nie forsuj, by się zrzucił. Nie. Warwick? Ach, niestety raczej. Nie ma ulta. Nie ma... Tutaj, oj, ten może to nawet wrócić. Ktoś Trundle tam biegnie w tamtą stronę. Z jego strony? Ale ma hopa, pan Roblers. 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 O, tutaj kolejny gang ze strony Warwicka. Tym razem już ma szósty level. Czy będzie skakał? Skoczył, niestety nie trafił. Czy Roblers ucieknie? Skok ma zużyty. Ma... Czy ma flesza dostępnego? Nie ma flesza dostępnego, chociaż i tak wyszedł obroną ręką ze strony, ze względu na brak many ze strony Trundla. Tak jest, on niestety nie mógł tam nic zaoferować, zresztą użył swój Pillar of Ice na początku tej akcji, później już nie mógł zasolować. Ale zobacz jak się pewnie poczuł, kiedy już w sumie tak naprawdę Warwick z Trundle wykorzystali wszystko co mieli, to już się pewnie poczuł ze względu na swoje autoataki. Dokładnie, i też Diana jest tuż przy jego linii. Tak, ale chyba też będzie polować na tego Warwicka. Drużyna niebieska tam pinguje w jej stronę, także wiadomo, że ona zmierza tam do kierunku. Warwick się wycofuje ze swojej dżungli, ponieważ wie, że Diana się tam gdzieś kręci. Thresh chciał zgankować mida, a zgankował, nawet użył flash użyty ze strony Riany, zawsze jakiś plus dla Kataliny, gdyby w przypadku następnych akcji chciała ultować. Byknąłem w stronę okna. Jak to... Kurwa, taniec jakiś nowoczesny odkrytnął. Pan Trundle niestety pod wieżą sobie nie za dobrze radzi z farmieniem, co widać po jego liczbie CS-ów. 30 do 66. No nie jest to najlepszy wynik. No zobacz na mieć 28 do 70. Ojojoj, Kuba 3-2 coś tam PL niestety. Nie, dobra, dobra. Znowu Volt, ależ to jest babysit, ale on przeskoczy go. Myślę, że... Ale Kajty wjeżdża, on zaraz dostanie dużego Gnara. Tak. Nawraca na przeciwników, on się czuje bardzo pewnie, on się bardzo pewnie czuje. On czuje jeszcze... bardzo pewnie się. O, jeszcze Diana, Volt chyba kurczę dostał to, na co zasłużył, za ten babysit. Tak, tak, chyba Kuba to będzie to. PL tutaj pogromił. Roblers ma ulta, zaraz będzie chciał zultować. O, tak, ma go. W ścianę. Ale to pięknie obrócił. Kurczę, ten Gnar jednak wykorzystuje swoją przewagę. W międzyczasie botlane i teraz Hoopson dostał nuka na twarz. Czy Jinx zdąży go zultować? Nie! Hoopson, piękne kajtowanie. Dokładnie, Thresh też bardzo mu pomógł. Obrona. A, to nie wjechało, ale zdarza się najlepszym. Wiem co mówię. Bardzo często mi się zdarza. Najgorszym też się zdarza. Jeszcze częściej. Wpisujesz się w taką frekwencję pomiędzy. No. Bo ja mam albo zajebiste gry, albo takie chujowe. Nie ma takiego, że... O, okej. Okay. O, top duel tutaj, czempionów. Trundle się próbuje mścić tutaj, jak... Jeżeli ma ulta, to może to wyklikać.
Tak jest, zrobił to! Tak, Kuro Rainbow Dash! Tutaj Warwick w międzyczasie na bocie. Ole, rakietą w pysk dostał! Oj, ten Q niestety nie... Leona, czy będziesz engage'ować? Będzie engage'ować, proszę państwa, co za dzicz! Bezpiecznie za ściany. Jeszcze Diana, proszę państwa, tutaj nie ma opierdalania się! Tu jeden za drugim, treść jeszcze zrobi Leonę, Katarina tam jest! Jak blisko brakowało, żeby to trafił! Ale jeszcze jeden autoatak! O, Warwick biegnie! Jeszcze jeden shot wytrzyma! I czy zdąży uciec? Nie! Nie zdążył. Kill dla Diany. Leona nawet asysty nie dostała. Zbij dragona. Właśnie to słyszałem. Dosięgnęliśmy takiego poziomu, jaki wcześniej był niewykrywalny. Dokładnie. Reaching the maximum capacity of autism. Uuu, jaki ult i Twitch został! Przeżył, Leonka go skończył! Nie! To Twitch, pan tu kieruje, jeszcze Ignite tu! I Kuro Rainbow Dash bije się z panem Roberts! Ale zbliża się jeszcze lew, tak zwany wilk, tak zwana kuna, dziki nietoperz prosto z Gotham City! Czy uderzy go? Czy zrobi z niego siki? Zbliża się! Czy... Robert, zaraz ma jump. 3, 2, 1, mleczny start! O! Nie był to najlepszy skok w jego karierze. Adaś Małysz nie byłby dumny. Ani trochę. Ale żyła, byłby zadowolony. Taka góra ludowa była, tak. To była skocznia. Źle wyszedł z progu. Ale z gry mógłby wyjść. Ale ładny telemark. No. I teraz 2-2 na midlane. No, jungler uciekł. Wrócił po swojego adekery. W międzyczasie tutaj Tart pięknie obija Dianę. Tutaj Twitch będzie próbował wykończyć, chociaż jednak ten speed... I jest flash Q ze strony U! Piękny Shockwave złapał dwójkę, lecz to jest niewystarczające. Diana będzie próbowała tutaj dokończyć się starczy jej damage'a. Tutaj ten speed... Ten piękny flash! Proszę pana, Hoopson naprawdę robi tak, jak to w Niku napisał. To jest dzik. To jest dzik Hoopson. I ulti, jak się takie optymistyczne nie trafiło. Hoopson jeszcze tam zarabiał dodatkowy gold. Leona nie poddaje się. Ależ trafiła Hoopsona! Hoopson nie ma teraz flesza i zginął ze strony Cyklińskiego. Ale tutaj idzie jeszcze Roblers. Roblers na gnarze. Rzuca. Rzucił kamieniem. To nie był kamień, to była zabawka, to był telewizor czy pralka. To był boks jakiś taki. Więc cała drużyna niebieska jest na low, oprócz tych, którzy nie są na low, czyli tych, których teraz właśnie widzicie. Co potwierdza moje zdanie. Warwick ucieka. Ucieka. Jak skoczył. Zultował powietrze, żeby tylko uciec. Ależ dotknąłem palcem twojej stopy. Ble. Już nigdy jej nie umyję. Ale tymczasem Robler zbija się pod wieżę do drużyny niebieskiej. Chce jej wykończyć i załatwił jednego tam tymczasem. Czy Warwicka wykończy? Jaki on ma damage? Ależ to jest dzik. A Primetime Draven olał niestety te starania Gnara. Myślał, że tam będzie mógł wykończyć backline, ale to się nie udało. Diana tym razem poluje na Katarzynę. Dostała latarnię, ale nie zdążyła jej użyć. I Roblers zabija trzeciego gracza w tej wymianie. Kurczę, drużyna czerwona pięknie się odbija w tym momencie od... No nie powiem, że dna, bo naprawdę świetnie sobie radzili. Chodzi głównie o Gnara, który, kurczę, pomimo Baby Sita, naprawdę sobie świetnie poradził. Tak, 5-3 teraz. Zniszczył po prostu Trandla nawet w farmie, ma prawie że 3 razy więcej farmy od niego. Dokładnie, a w tym fajcie udało mu się zdobyć całe 3 kile. I to na takich najbardziej kluczowych czempionach. 20 minuta już, kurczę, tutaj wieża inhibitorowa. Ale piękny Shockwave ze strony Ori! Troszkę spóźniony ult od Jinxowej poleciał w powietrze. Ale... Myślę, że tutaj będą mogli pusznąć, chociaż nie. Nie. Za krótkie są te timery, żeby drużyna czerwona mogła coś więcej z tym zrobić. Ale i tak naprawdę nie, na wielki plus wyszła im ta akcja. Teraz powinni się głównie skupić na dolnej alei, gdzie wieża jest dosłownie na dobitkę. W ogóle Katarina nawet butów nie ma, ona ma już kupiony pierścień i Hexteka. Ona nie ma czasu tutaj na takie zakupy. Trash, kolejne Q trafione, kolejne E trafione, no jest to ewidentnie gracz, na którego można polegać i tutaj Twitch i Katarina swoim dipsem pokonują bez problemów Leona. Kurczę, jakie tu są zacięte. Przepraszam, to był Gnar. Mecz tak naprawdę łeb w łeb, nie wiadomo, która drużyna ma w tym momencie przewagę, bo to jedna przechyla szale zwycięstwa w swoją stronę, a to druga, chociaż jeżeli chodzi o push, to drużyna niebieska nie daje po prostu najmniejszych szans drużynie czerwonej. Nasz Bolt jednak się stara. Piękny ult na Oriannę, to nie była Oriannę, to była Diana z kulką na twarzy. Ale Twitch ładnie tam tym swoim ultem operuje. Stara się cały czas być poza zasięgiem skillshotów drużyny przeciwnej. Thresh bardzo mu pomaga w tym.
tutaj cecekuje wszystkich, którzy... Ależ pięknie zdżukowane to będzie Q odzmielony i niestety Oriana ma już taki damage, że może go w tej chwili no pół HP mu zabrać. Lekko jednym swoim ult tej kombem. Leony, pomimo tego, że nie trafiony. Trafiony, to idealnie załamujący. Ult tej Leony, mimo że nie trafiony... Zabił miniony! Jest pokurwiony! Dzwonię do żony! Kupować Pokemony! W międzyczasie na topie była niezła jatka! Robler rozwalił złego gagatka! Czyli Trundla, naszego stoplana wziętego. Ignar jest teraz na 6-4, kolego. Jak? Ale wjechały te rapsy. Kurde. Dobre były. Gnar po raz kolejny wbija się pod wieżę i proszę kamerę teamfightową. Ja musiałem to zrobić, ponieważ nasz operator... Jaki slow-mo! Tutaj Trundle na całe szczęście... Ocalił przeciwników od ulta Jinx, oczalił swoich pobratymców od ulta Jinx. Tak samo przyjął na siebie ulta Oriany. Tak, Robler zginie, tak, wchodzi w boks ze strony Thresha. Chociaż Turret ginie! Trundle na całe szczęście udało mu się jeszcze pochłonąć swoim paszczem, paciszczem, zębiszczem tego czempiona. I ostatni autoatak ze strony Jinx. Skończył robotę. Tutaj teamfight definitywnie wyszedł na plus dla drużyny nie... Czerwonej. Nie niebieskiej, ale czerwonej. Katarina jeszcze chce się bić. Ale zdenajowana. Proszę Państwa, aż się mało, miło na to patrzy. Tutaj Warwick, czy będzie skakał? Warwick jest dość squishy jak na postać, jaką gra. Tak. Zobaczcie teraz tutaj. Tutaj Jinx wystrzelała po prostu ze swojego karabinu maszynowego. Dokładnie. Ona zaczyna się odbijać, ma już 8 kili. Tutaj będą się próbowali... Myślę, że to będzie Turret. Tak, to będzie Turret. Jak on schodzi, jak ma sełko? Tu! Ale Bekoszyk, o Jezus, ta kurca! Przestań! O fuj! Tymczasem Thresh również padł w sidła Jinx, ale nie udało się go dokończyć, wykorzystał flasha, żeby uciec. Jaka chamska szynka! Przestań! Jakbyś się napił herbaty o smaku szyny. Herbaty ma zupę taką małą. Nigdy więcej nie życzę ci, żebyś czegoś takiego doświadczył. O Boże, to było paskudne. Przestań już. Co to wyobrażam. Tymczasem gonitwa na Thresha. Czy Thresh będzie miał flesza? Nie, użył ją w przednim engage'u. Służył nie teraz ulta. Nie ma najmniejszych szans. I pada, ale postawił wardę na baronie, także myślę, że war... I proszę Państwa, pierwszy inhibitor leży, chociaż tutaj agresywna wbita od Warwicka. Nie wyjdzie mu to na dobre, Jinx go rozstrzela po prostu. O, dostała teraz! Tak. I jest inhibitor dla drużyny czerwonej. Czy się pokuszą jeszcze o topa, czy Gnar to stankuje? Nie, oni idą prosto na Nexus, oni chcą to skończyć. Ale Thresh teraz trafił, jak? Jeżeli ją wyciągnie pod wieżę, Redemption, aczkolwiek... I mim, ona nadal tankuje Tureta i bije się, nie zauważyła, myślała, że... jej tank stopa zdąży chwycić to agro wieży, niestety za późno tam Thresh. Ale ten Gnar też bije niesamowicie. Dokładnie. On chce ją zrobić! Skończył ją na fontannie i to będzie koniec gry? To jest gra dla drużyny czerwonej w tym momencie. Chyba. Ależ piękna akcja. Warwick za 2 sekundy, chociaż tutaj już Oriana szykuje swoją kulkę prosto na ekran. Warwick wybiega, czy będzie próbował tego bronić. Wszyscy wskakują prosto na niego, nie ma najmniejszych szans. 10 sekund do Twitcha i Thresha, choć nie to się chyba nie uda. Chyba, że teraz uda się jeszcze zburstować Lubię Toster, ale nie. Ostatnie autoataki. I to jest gra! To jest gra. Tak. Dla drużyny. Niesamowity mecz. Tyle emocji. Tyle beków. Tyle lapsów. Yo. To była pierwsza gra, do której wzięliśmy kogoś z Was z komentarzy. Jeżeli chcielibyście, abyście Wy wystąpili właśnie w takim odcinku, musicie zostawić właśnie jakiś ładny komentarz pod tym właśnie odcinkiem i w przeciągu tygodnia wybierzemy właśnie jeden z nich, dodamy Was do znajomych i ustalimy jakiś taki korzystny dla Was termin. I proszę Was, nie kłamcie co do Waszej dywizji w komentarzach, ponieważ jeżeli się będzie znacząco nie zgadzać, po prostu Was nie weźmiemy. Jak powiedział, tak zrobił. A więc to by było wszystko. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować i lajkować fanpage Instagrama i kupować koszulki. No i majtki mieć zrobić. A właśnie, o Jezus, te majtki! Musisz zrobić majtki z Urgotem. A. Wszyscy czekają. Kto czeka na majtki z Urgotem, proszę napisać. Łapka w górę. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się, na razie, hej. Na razie.
Kurwa, te majtki zapomniały o nich. No widzisz, nie można zapominać o majtkach.